komunikacja społeczna i dziennikarstwo to kierunek, w którym z jednej strony nauczycie się Państwo zaplanowanej komunikacji z otoczeniem. Z jednej strony przybiera ona postać czystego dziennikarstwa, to znaczy relacjonowania do obywateli, do społeczeństwa, tego, co jest istotne, ważne, ale z drugiej strony tego, co bawi. Z drugiej strony komunikacja społeczna i dziennikarstwo to również zaplanowane kontakty, które przyjmują postać public relations i reklamy. I wszelkich kontaktów, które mogą zainteresować odbiorców i zdecydowanie powiedzieć o tym, co chcemy, żeby oni zrozumieli. Jak chcemy być postrzegani przez otoczenie. Oczywiście to również fotografia, to również media relations. To wszystkie te kontakty, które pozwalają nam w lepszym stopniu być postrzegani, budować swój wizerunek z otoczeniem. W ten sposób ci wszyscy, którzy zainteresowani są budowaniem przekazów, kreatywnym budowaniem treści do społeczeństwa, z jednej strony. Z drugiej strony ci wszyscy, którzy chcą się zrealizować w obszarze komunikacji społecznej w bardzo szerokim sensie, chcą wiązać swoją przyszłość z przekazami reklamowymi, z media relations, z komunikatami w social mediach, na YouTubie, na Facebooku, ci wszyscy spokojnie mogą zdecydować się na studiowanie komunikacji społecznej i dziennikarstwa. Katolicki Uniwersytet Lubelski prowadzi ten kierunek od bardzo dawna. Jest jednym z najstarszych kierunków tego typu w Polsce.